miło, jak zwykle w gronie, które można nazwać Kleine Abergute Gesellschaft. Tutaj trudno o zdecydowanie większe w związku z tak wygenerowaną liczbą miejsc. Dzisiaj w tym cyklu spotkań wyznaczyłem sobie miejsce na coś, co poprzedza 31 sierpnia, czyli taki przełom w historii, który się zaznaczył także i w moim pokoleniu i zapewne w części z Państwa pokoleń, bo tu różne pokolenia są reprezentowane. No i to się zaznaczyło tym, co widziałem za oknem, a czego nie doświadczyłem tak do końca, po trosze tylko w życiu, czyli blok. Zaznaczyło się w blokach, bo ja te bloki obserwowałem, widziałem, nie mieszkałem w nich, choć przez jakiś czas moja mama miała pracownię właśnie w bloku, plastycy mieli przydzielane pracownie i zawsze mnie bloki fascynowały, a w czasie Solidarności, no, w sposób szczególny, ale to zostawiam, będzie to opowieść moimi słowami, raczej nie luźną mową, tylko bardziej wiązaną. I od początku do końca, z dodaniem piosenek, które powstały już niektóre później, ale większość z nich powstała właśnie w latach 80. Skąd bloki? W mrocznym śnie pierwszego sekretarza miały być oddzieleniem ludu od ołtarza. W modernistyczną urawniłowkę przesiadką, a stały się przyczółkiem i nową ojczyzną, zamiast być dla tradycji ostatnią mielizną. Nieprzypadkowo, bo Pan Bóg nie uznaje przypadków. Country, czyli traktat o blokach. Traktat to jest...